zmotywowany, przyjeżdża się tu, żeby skakać dla tych kibiców i trzeba mieć siłę do końca. Właśnie działa magia Zakopanego. Witamy Państwa z zimowej stolicy Polski. Zakopane, zasypane dzisiaj śniegiem, Zakopane nadal w wielkim oczekiwaniu na kolejny sukces Adama Małysza w zawodach Pucharu Świata, zawodach numer 3, jeśli chodzi o ten weekend ze skokami narciarskimi tutaj na Wielkiej Krokwi, skoczni imienia Stanisława Marusarza. Dzisiejsze zawody będziemy oglądać, podobnie jak i piątkowe i sobotnie, w towarzystwie Apolniusza Tajnera, prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Przypomnijmy, mieliśmy dwa zakopiańskie konkursy, absolutnie planowane od dawna, plus ten dzisiejszy dodatkowy, który przed nami, to jest konkurs przeniesiony z grudnia z Harachowa. Wtedy w Harachowie nie udało się rozegrać konkursów. Mamy nadzieję, że mimo padającego śniegu i lekko kręcącego wiatru bez problemu te zawody zostaną dzisiaj przeprowadzone. No tak, to taki bonus, który otrzymaliśmy z tego tytułu, żeby liczba konkursów w sezonie się zgadzała. Bardzo dobrze, bo kto wie, czy ten konkurs nie będzie dla nas szczęśliwy. Nasza szóstka zawodników zakwalifikowała się bez żadnego problemu. Warunki są troszeczkę zmienne, ale mając sześciu zawodników, trzeba liczyć, że któryś tam będzie miał trochę więcej szczęścia niż inni. Mamy Małysza, który jest w wielkiej formie i wcale bym się nie zdziwił, gdyby wygrał, a jest to na pewno jeden z tych zawodników, który się do zwycięstwa tutaj stawia. Wśród nich jest również Morgenstern czy Hoffler, a może Rumoren. To był skok Adama Małysza, to co w tej chwili Państwo widzą na ekranach swoich telewizorów z dzisiejszej serii kwalifikacyjnej, która dała oczywiście pięciu Polakom poza Adamem Małyszem kwalifikację do tej konkursowej 50. I oglądaliśmy właśnie ten skok treningowy, tak należałoby powiedzieć, Adama Małysza. Adam Małysz lądował 124,5 metra, taką odległość osiągnął. No tak, Robert Mateja już się wypowiadał na temat tego skoku. Po analizie ten skok okazuje się był dobry, tam nie było jakichś większych błędów, ale Robert powiedział, że Adama stać lepiej i ja też tak uważam. Robert Mateja opowiadał o tym, widzą TVP Sport. W TVP Sport, naszym kanale sportowym, relacjonowaliśmy dla Państwa kwalifikacje, a tutaj widzimy drugiego z faworytów do zwycięstwa w niedzielnym konkursie. To oczywiście ten najszczęśliwszy skoczek soboty tutaj w Zakopanem, Simon Aman, który wczoraj sprawił sobie i wielu kibicom swoim miłą niespodziankę, wygrywając po raz pierwszy w swojej karierze w Zakopanem. A zatem czy Aman, czy Małysz? Małysz, jeśli by wygrał, to byłoby to 91. podium w karierze naszego superskoczka z Wisły i 40. zwycięstwo. Bardzo na to liczymy. Przenosimy się już do Włodzimierza Szaranowicza, który czeka na Państwa na stanowisku komentatorskim Telewizji Polskiej. Dobrej zabawy! Ha ha ha!